Witam Was. Tak jest. Dzisiaj mały wyskok, ponieważ jak zwykle żonce zrobić trochę przyjemności. No i co? Pewnie sami zgadniecie, o co chodzi. Witam Was. Tak jest. Są koniki, jak zawsze. Są koniki. Także trzeba koniki odwiedzić koniecznie raz na jakiś czas. Bo bez koników to nie wesoło. Także konik musi być. A że już sami ich nie mamy, no to czasem po prostu odwiedzamy je tutaj, żeby było fajnie. Ale co jest różnicy, kiedy widzimy tu hucułski, placie i żrobaki i kiedy jesteśmy na innym miejscu i tam są ludzie i małe dzieci. Co to jest różnica? Słuchajcie bardzo dobrze. Spokój. Ptaków, konie. To znaczy tak. Bez stresu oni są. Cisza, spokój, sama natura. Tylko i wyłącznie koniki, ptaszki śpiewają. I można troszeczkę się wyciszyć, bo tutaj konik nic nie mówi. One tylko stoją, obserwują, co tu się dzieje i tylko się cieszą. I tyle. Tu miejsca mają ogromną ilość, ponieważ tutaj no, to idzie tam daleko, daleko, daleko aż w las. Także tutaj mają sporo miejsca. No i jest to taka hodowla typowo fajna, naturalna, a nie w tych boksach takich pozamykane, bo to zawsze dla konia nie jest to dobre, ponieważ koń potrzebuje miejsca, on potrzebuje się wybiegać, coś porobić, chociaż teraz one są spokojne, ponieważ no jest ciepło, słoneczko świeci, no i jest fajnie. Ale nie jest za ciepło, bo kiedy jest za ciepło, bo tu na dole i tam z tyłu również są miejsca, gdzie jest bez słońca. Konie tu, oni chcą, będą w słońcu. Po co? Bo konie wiedzą, co jest dobrze. Bo słońce, co to daje nam? Tak. Kiedy wy widzicie kolor, witamina mój D3. Plec, na przykład. Tak, ty jesteś cała brązowa. Tak. I moje ciało też potrzebuje słońca. Ja nie jestem taką osobą, która siedzi z tyłu ten metr kwadratowy albo powiększony ten czarny rzecz, gdzie wszystko jest programowane. To znaczy, program idzie przez telewizorem, ale po co to jest ten nazwa? To jest ten nazwa na pralka mózgowa. To jest dokładnie, co ten słowo znaczy. Tak. Programowanie. Dokładnie. Jeszcze drugą rzecz, co chciałem powiedzieć. Dla koni bardzo ważne jest, nie tylko dla koni, ale też i dla innych zwierząt, ponieważ bardzo często widzimy jakieś zwierzęta, które po prostu tak stoją gdzieś na łąkach. Bardzo często są to krowy, które po prostu są przywiązane do takiego palika i stoją. Moi drodzy, róbcie to tak, żeby one miały też cień. Ponieważ kiedy was by ktoś tak przywiązał cały dzień na słońcu i byście tam musieli stać i nie mielibyście żadnego cienia, to też by w końcu było wam niewesoło. Jak widzimy tutaj, one mają tu słońce, ale tam już jest cień, gdzie mogą sobie iść. Tam z tyłu całkiem również mają cień, także sami mogą sobie wybrać, czy chcą być w cieniu, czy chcą być w słońcu. I to jest tak ważne, ponieważ mi się to wydaje nieodpowiedzialne, niedobre, pozostawiając zwierzęta po prostu cały dzień na słońcu gdzieś tak stać, ponieważ no, jest to niekorzystne. Bo takie zwierzę też się może przegrzać, też mu się może za ciepło zrobić. Czasem nie mają nawet dostępu do wody na przykład. Tutaj wodę mają, ponieważ tutaj jest woda dowożona, a tam mają jeszcze przejście, gdzie mogą całkiem zejść na dół. I tam mogą sobie iść nawet do wody, ponieważ tam jest strumyk. O, idzie ale jeden. Również jest ten miejsce, gdzie zwierzęta nigdy nie mogę, będę na wolność, na zewnątrz, na słońce, tak, na wiatrach, to też mogę, będę pozmieniane. Dokładnie. O, tutaj mamy jeszcze widok z innej strony. Tu są konie i patrzcie, ile tutaj miejsca jest. Cała masa. I tu znowu, tam mają cień i tam mają cień aż do samego końca. I to się po prostu też zmienia w ciągu dnia, bo jak widzimy z tej strony też są drzewa. Czyli jeżeli słońce na przykład jest rano, to wtedy znowu mają tutaj po tej stronie cień. Także to też trzeba na to popatrzeć, ponieważ słońce też wędruje. Ono nie stoi cały czas w miejscu, tylko zmienia swoje położenie. Także jak na przykład rano jest w tym miejscu cień, to nie znaczy, że po południu też w tym miejscu będzie cień. Także to trzeba też zaobserwować, jak zwierzęta gdzieś są. I żrebak wziął, gdzie jest mleka. Tak jest, mamy karmią. Także jak widzimy, koniki odpoczywają. Małe leżą plackiem na ziemi. Spróbuję przybliżyć. O. Małe leżą plackiem na ziemi, a duże się relaksują i obserwują, co my tutaj robimy, co przyszliśmy robić. Jest po prostu koń, który może być koniem. O. Im jest po prostu nawet za ciepło, żeby tutaj podejść, co wcale się nie dziwię, ale lubią się relaksować, tankują witaminę D3, bo tak, na sierści się też wytwarza witamina D3 u zwierząt i tak po prostu to działa u zwierząt. Ktoś mi kiedyś gdzieś napisał, no ale zwierzę ma futro, to jak on może witaminę D3 wytworzyć? Tak, moi drodzy, na futrze wytwarzają. Przykładem są tego na przykład owce, lanolina, która się wytwarza właśnie na tej wełnie, którą one mają na sobie. Niektóre zwierzęta właśnie też wytwarzają te witaminy D3, a później to zlizują. Jak się liżą, to zlizują i tak to dostarczają do organizmu. Na takiej zasadzie to po prostu działa. Kiedy ja jestem w ogród, nasz ogród, teraz wszystko jest zamknięte. Ja robię pracę w ogród. Jak urodziłam, to znaczy NAGO. Tak jest. Wtedy, dlatego jest tak ładnie równo opalona ze wszystkich stron. Ponieważ słoneczko no, ładnie opala. No i to jest też takie spojrzenie, chociaż nie każdy kraj się z tym zgadza, ponieważ no, większość uważa, że skóra taka fajna opalona to jest oznaka zdrowia całego organizmu. A bladość no, może oznaczać chorobę, chociaż są kraje, gdzie się na przykład specjalnie skórę na biało tonuje i tam to znowu uważane jest za bardziej atrakcyjne. Tam bardziej w krajach azjatyckich coś takiego ma miejsce, ale no, dla mnie tak na logikę, jak patrzę i widzę, że ktoś jest ładnie opalony, to wiem, że jest zdrowy po prostu, bo korzysta ze słońca, ma dużo witaminy D3 naturalnej, wytworzonej, a nie jakiejś sztucznej. Ale również jest ten różnica, bo w czasach wiktoriańskich to była taka kultura, kobiety muszą będą bardzo białe niż brązowy kolor od słońca. Po co to jest? Bo to są kobiety od taki poziom tam do góry i oni nie chcą będą porównania na ludzi, na farmerki i tak dalej, które robią ciężkie prace na pole. Ale kiedy my widzimy ten czas, jaki ludzie było tam cały czas chory, ten ludzie, którzy były blada. I dzisiejszy czas jest tak samo. Blada ludzie, którzy siedzą każdy dni, albo 24 godziny na dziennie w środkowym domu. Oni nie chcą będą na dwór, bo bakterie, pasożyty, które żyją w środku ten ludzi, oni nie chcą ten i ludzie idą na dwór. Dokładnie. To ja wiem 100%. Dobrze, żonko, jesteś zadowolona? Koniki odwiedzone? Tak, oczywiście. To pomachaj konikom i będziemy powoli uciekać. Pa. Trzymajcie się, do następnego razu.